Od urodzenia byłem skazany na piłkarską karierę. W końcu mój wujek to Luis Figo. Nie. A przynajmniej tak wmawiałem w dzieciństwie wszystkim moim kolegom z podwórka. Tak. To ty jesteś niezły, Adamasie. Do Portugalii wrócę już w lipcu. Jako zawodnik pogoni w meczu Ligi Europejskiej, chociażby przeciwko Vitória Setúbal. Nie. Aguero kompany David Silva na boisku mecz Porto z Manchesterem City to był mój dotychczas najbliższy kontakt z wielką piłką. Tak. I choć byłem w tym meczu tylko rezerwowym, to do dziś mam koszulkę Manchesteru City. Nie. Kiedy znowu zostanę zawodnikiem FC Porto, strzelę dla tego klubu więcej bramek niż Grzegorz Mielcarski. Nie. Drużyna złożona z grających w ekstraklasie Portugalczyków zajęłaby miejsce na podium. Drużyna złożona tylko z Portugalczyków grających w ekstraklasie byłaby w pierwszej trójce. Tak. To ja jestem najlepszym Portugalczykiem w Lotto Ekstraklasie. Tak. Jestem również najlepszym skrzypkiem w tej lidze. Tak. Dlatego obiecuję tu i teraz, jeśli Pogoń zakończy ten sezon na podium, zagram na skrzypcach klubowy hymn na środku boiska. Nie. Chyba lepiej grasz w piłkę niż na skrzypcach, coś czuję. Żeby być dziś z wami w studio Ligi Plus Ekstra, musiałem toczyć ciężkie negocjacje z moją dziewczyną. Tak. Na szczęście w domu, tak jak w drużynach młodzieżowych Porto, to ja jestem kapitanem. Tak. No to nie zazdroszczyć powrotu do domu w tej sytuacji. Ale to było ostatnie pytanie, nie wykorzystałeś pomidora, a można było. Tak.